I teraz przechodzimy do punktu trzeciego. To jest przyjęcie protokołu z poprzedniej, to jest 42 sesji Rady Dzielnicy 10 w Koszowicach. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakiekolwiek uwagi do treści protokołu z poprzedniej sesji? Ponieważ nikt z Państwa nie zgłasza żadnych uwag, tym samym przyjęliśmy protokół z 42 sesji Rady Dzielnicy 10 w Koszowicach. Przechodzimy do punktu czwartego, to jest projekt uchwał Rady. Na referenta rozumiem, że referentem będzie pan przewodniczący Andrzej Jończyk, tak? To jeszcze poproszę później o wpisanie się tutaj jako referent i a teraz proszę o czytanie projektu uchwały nr 1 przez 418 przez 2014. Projekt Komisji Planowania Przestrzennego, uchwała nr 1 przez 418 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 11 marca 2014 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Staszowice na 2014 rok. Podstawa prawna. Przyjmuje się plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały nr 1 przez 418 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 11 marca 2014 roku. Plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego na rok 2014 punkt A. Sprawy organizacyjne. Rodzaje spotkań komisji mamy A. Spotkanie zwyczajne, podczas których załatwiane są sprawy bieżące. Spotkania nadzwyczajne, podczas których załatwiane są sprawy wymagające natychmiastowej interwencji i ustalenia oczekiwanych rozwiązań. Punkt duży B. Bieżąca działalność. Analiza i opiniowanie przedstawianych Radzie Dzielnicy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa studium. Po wcześniej przeprowadzonych konsultacjach z zainteresowanymi mieszkańcami. Punkt 2. Informowanie mieszkańców o zamierzeniach dotyczących planowania przestrzennego, w tym umożliwienie mieszkańcom zapoznania się z projektami MPZP i studium przekazanych do Rady Dzielnicy 10. Punkt 3. Pomoc mieszkańcom w zgłaszanych problemach dotyczących MPZP. 4. Uczestnictwo w posiedzeniach A. Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa. B. Sesja Rady Miasta Krakowa w punktach związanych z planowaniem przestrzennym dla obszarów położonych na terenie 10 dzielnicy. W prezentacjach MPZP organizowanych przez Biuro Planowania UMK. 5. Monitorowanie procedury uchwalania sporządzanych obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kosocice i Sobanowice. Monitorowanie uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we fragmencie obejmującym teren dzielnicy 10. Spotkania z przedstawicielami jednostek miejskich odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację MPZP oraz studium. To wszystko. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. A wobec braku chętnych dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Proszę o przeliczenie liczby radnych obecnych w sali. Dobrze. 19 na 10. 18. Zatem wszystko nam się zgadza. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 2 przez 419 przez 2014. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Murzyna. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 2 przez 419-2014 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Szybisko i Tytusa Chałubińskiego. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie utworzenie kontrpasa i dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Szybisko i Tytusa Chałubińskiego zgodnie z pisem Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie znak ZIKIT łamane przez S 0044 łamane przez 14 łamane przez UN
łamane przez 9243 z dnia 12 lutego 2014 roku. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia powyżej. Tak dla dokładności rozumiem, że łamane przez 9234. Ok. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych dyskusji zarząd za głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 3 przez 420 przez 2014. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 3 przez 420 łamane przez 2014. Rady Dziennej Skoszowice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych drugich chodników i osiedlenia na 2014 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Zadania umieszczone na liście rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dwóch chodników i osiedlenia na 2014 rok pod nazwą wykonanie progów zwalniających na ulicy Janowskiego zastępuje się zadanie pod nazwą wykonanie progów zwalniających na ulicy Pusztynnej. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję za odczytanie. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Mam obecnych nadal 18 razy. Druk numer 4 przez 421 przez 2014. Na referenta ponownie wskazano pana przewodniczącego Murzyna. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 4 łamane przez 421 łamane przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Sosnowice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie montażu szykan spowalniających dróg drogowy na ulicy Witrowej. Podstawa prawna, paragraf 1. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie montaż szykan spowalniających dróg drogowy na ulicy Wichrowej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Serdecznie dziękuję. Otwieram dyskusję. Pan radny Balicki, proszę bardzo. Ja mam tylko na jakim odcinku, znaczy na jakim fragmencie będzie budowy namontowane te szykany. Gdyż na odcinku między Skatowskiego a Pustynną są tak dwa progi zwalniające. Proszę odpowiedź panią Agnieszkę. To znaczy ja nie wiem na jakim odcisku odcinku ze względu na to, że to dopiero tam ustali z ZIT. Natomiast chodzi o to, że to jest wniosek mieszkańców ze względu na to, że sam pan dobrze wie, że na tej ulicy znajduje się prywatne przedszkole i osoby, które dojeżdżają do tego przedszkola, jeżdżą z dużą prędkością, nawet na tak wąskiej i bez chodnika ulicy. Nie, sama jestem mieszkanką tej ulicy, więc wiem, w czym jest problem, wyjeżdżając z wózkiem z dzieckiem na tą ulicę. Ale pytanie było na którym miejscu. Myśmy myśleli, że na razie to było takie gdybanie razem z dyrektorem z tego wydziału i on proponował gdzieś tam na samym początku. Przy targu? Przy parku, w sensie jak się wjeżdża w ulicę Wichrową, to gdzieś mniej więcej na wysokości numeru 13, ewentualnie 10, czyli na samym przodzie. Nie na końcu ulicy, tam jak jest naprzeciwko górki saneczkowej, tylko tutaj na początku. Ewentualnie być może może być też tak, że pod samym przedszkolem też będzie taka szykana, żeby to było dla bezpieczeństwa dzieci, które tam chodzą do przedszkola i z przedszkola wychodzą na spacer do parku. Ja bym proponował, żeby to uściślić, bo ja miałem takie właśnie propozycje, jak pisałem o progi zwalniające, chciałem właśnie na odcinku od parku do Skretowskiego Żywytu i nie wskazałem tego odcinka, to zamontowano progi właśnie na odcinku od Skretowskiego do Pustynna. Twierdzą, że na tamtym odcinku nie da się założyć. Ale dlatego, żeby nie było potem nieporozumienia. Ale tutaj to nie będzie progu zwalniającego, tylko będzie szykana. Żeby muszło nie. Ja tak jestem za tym, żeby nie było.
Znaczy to jest już zgodne z mieszkańcami. Myślę, że my to będziemy monitorować, bo na Wyspicy mieszkamy, więc generalnie tak nie będzie problemu myślę, ani z mieszkańcami, bo sami o to wnioskowali. I wnioskują. Dziękuję bardzo za dyskusję. Innych zgłosień do nie widzę. Inspektor żył z ekipy, on się orientuje. A jednak jeszcze ma, dyskusja trwa. Pojęcie o tym, gdzie to zrobić. Idźcie na kawę po sesji. Już tak się dzieje. Szanowni Państwo, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś jest wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk numer 5/422/2014 dotyczy Muzeum i Centrum Harcerskiego. Autorem jest Komisja Infrastruktury. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 5/422/2014 Rady Dzielnicy 10 Spokowicy z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia warunków zawodowych. To powtarzam, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego przy ulicy Fortecznej w Krakowie. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Budowa, odbudowa, nadbudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania zabudowy usługowej, budowa urządzeń budowlanych za zagospodarowaniem terenu na działkach numer 576/4, 576/2, obręb 68, jednostka jedynce na Pogórze, towarzyszącą infrastrukturą na działkach numer 576/4, 576/2, 576/5, 529/3, 722, obręb 772, obręb 68, jednostka jedynce na Pogórze, budowa utwardzonego zjazdu, przebudowa istniejącego na działkach numer 576/5, 772, obręb 68, jednostka jedynka pod górze przy ulicy Fortecznej 28 w Krakowie, zgodnie z pismem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, znak AU-02-5.6730.2.149.2014.MTR z dnia 26 lutego 2014 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. No i tylko tu w tym piśmie architektury brakuje nazwa portu, a to port numer 52/1 Łapianka. To dziękujemy za sposób upewnieniem i poza kolejnym odczytaniem i odznaczeniem kolejnej projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ponieważ nikt chętny do zabrania głosu nie jest, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk numer 6/423/2014. Projektem uchwały autorstwa zarządu. Zatem ja go odczytam Państwu. Uchwała numer 6/423/2014 Rady Dzielnicy 10 Słoszowice z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym dzielnicy 10 na 2014 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Przenosi się środki finansowe w wysokości 350 zł. Z paragrafu 4270 zakup usług remontowych do paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. A wobec braku chętnych do dyskusji zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 7/424
przez 2014. Jest autorstwa grupy radnych. Na referenta wskazano pana radnego Wojciecha Liszkę. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 7/424 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 12 marca 2014 roku. W sprawie powołania doraźnej komisji do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego. Ustawa prawna. Paragraf pierwszy. Powołuje się doraźną komisję do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego. Paragraf drugi. Zakres działania doraźnej komisji do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego. 1. Uczestniczenie w spotkaniach dotyczących budżetu obywatelskiego z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa i Urzędu Miasta Krakowa. 2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej dzielnicowego budżetu obywatelskiego. Organizacja spotkań z mieszkańcami. 3. Monitoring naboru projektów zgłaszanych przez nowych mieszkańców. 4. Czuwanie nad sprawnym przebiegiem głosowania. 5. Poinformowanie Rady Dzielnicy 10 Staszowica o wybranych przez mieszkańców zadaniu zadaniach. Paragraf 3. W skład doraźnej komisji do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego powołuje się radnych. 1. Danta Cichoń, 2. Dominik Galas, 3. Piotr Jałocha, 4. Michał Kotecki, 5. Wojciech Liszka, 6. Jan Mikuła, 7. Agnieszka Pogoda-Tota, 8. Krzysztof Potańczyk. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu radnemu za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. A wobec braku chętnych dyskusji zabieram za głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Szanowni państwo, w związku z faktem, że została powołana przed momentem mocą naszej uchwały kolejna komisja, komisja doraźna, do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego. Zasadnym, a wręcz koniecznym jest wybranie przewodniczącego tej komisji, a to może odbyć się tylko poprzez złożenie projektu uchwały, którego projektodawcą będzie powołana komisja. W tym celu konieczne jest odbycie posiedzenia tej komisji, w związku z tym zarządzam 15-minutową przerwę.